Dzień dobry, mówimy wam z końca Polski, a właściwie z jej początku. Tam mamy Rosję, tutaj mamy piaski, pod nogami piasek, jesteśmy na Mierzei Wiślanej i w tym właśnie miejscu rozpoczynamy nasz niezwykły projekt. Wiatr w włosach, jak widać. Słuchajcie, chcemy wam pokazać polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, która biegnie od Kłajpedy przez całą Polskę właśnie, Niemcy i Holandię, aż do Rotterdamu. My przepłyniemy w Polsce przez 5 województw, przez województwo warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. Będziemy wam chcieli pokazać masę takich technicznych, ważnych rzeczy, również takich dla pań, jak są przygotowane porty, gdzie są te porty, w co są wyposażone, gdzie warto się zatrzymać. Słowem, mamy nadzieję, że uda nam się przygotować kompendium wiedzy dla motorowodniaków, z którego będziecie zadowoleni, z którego będziecie w przyszłości korzystali. To lecimy! Dzień dobry, witam was z Mariny Rybina. To jest miejsce na pętli Żuławskiej nad Szkarpawą, którą już też kiedyś pływaliśmy, tylko w trochę innym miejscu. Bardzo pięknie przygotowany, nowoczesny port, dobrze wyposażony. Jest tu miejsce dla 10 jednostek, całkiem sporych jak widzę. Jest woda na kei, jest prąd, są sanitariaty. Jest właściwie wszystko to, czego ludzie pływający po takiej trasie i również po Międzynarodowej Drodze Wodnej E70 potrzebują. Czyli absolutnie ten port Marina Rybino możemy rekomendować. Ja zaczynam, Jarek... Właśnie, co ty zaczynasz, powiedz mi? Ogarniania naszego mieszkania na tydzień. Jasne. Naszego nowego domu. Płyniemy. Dobra. Testy, tak? Odpalać i... Można linę zdejmować i płyniemy. Możemy wam polecić, w zależności od tego oczywiście, jakiej wielkości i wysokości macie housebota, ponieważ jest to szybsze przejście do kątów rybackich. Bo gdybyśmy poszli normalnie szkarpawą, to byśmy płynęli dużo dłużej. A to jest taki fajny skrócik, więc szybciej będziemy się mogli zameldować w kątach rybackich i wpaść gdzieś do jakiejś fajnej smażalni na dobrą rybę. A Wisła Królewiecka, którą skracamy sobie drogę z Rybiny na Zalew do pierwszego portu, to ptasi raj. Na Szkarpawie polecamy też jeszcze jedną marinę w Osłonce. Korzystaliśmy z niej kilka miesięcy wcześniej i jest bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie wodniaków. Mijamy Sztutowo, gdzie przepływamy pod słynnym mostem czterech pancernych oraz bardzo interesujące kempingi, by w końcu wypłynąć na wody zalewu. A że pogoda jest, jakby nie patrzeć, wymarzona, to do głowy przychodzą nam różne pomysły, jak chociażby ten. Się szykuje. Taka modeleczka. Dlaczego ty się tak rychotysz? Ja się cieszę, że ja ci mogę takie zdjęcia robić. Dorys, przestań. Że ja niby modelka. No przecież idealnie, no.
Dotarliśmy do portu w Kątach Rybackich. Pierwszy port, w którym zatrzymujemy się w województwie pomorskim. Port bardzo ładny. Fajna keja, sporo co prawda miejsc jest zarezerwowanych, ale okazało się, że nawet w sezonie, bo mamy sierpień, właściwie no nie powiem, że środek lata, ale tak trochę po połowie lata, dalej można znaleźć miejsca wolne. Na kei jest prąd, jest woda, opłaty portowe są takie, że 50 zł kosztuje cumowanie łódki na dobę, 20 zł od osoby korzystanie z toalet, prysznica, czyli takich udogodnień, 15 zł za łódkę kosztuje prąd i tak trzeba sobie po prostu wszystko zsumować i wtedy nam wychodzi kwota całościowa. My idziemy teraz zobaczyć miasto, spróbować jakieś ryby i zobaczyć piękny zachód słońca. A ty, Dorys, jaki masz plan na Kąty Rybackie? Bo ja widzę, że tutaj dęsy się szykują. Czy mogę liczyć na jakiś taniec z tobą dzisiaj, Jarosław? Tak pięknie do graju. Dorys, tak prosisz, że chyba nie da. Nie oprę się. Słuchajcie, no to już wiecie, co się dzisiaj będzie działo. Wychodząc z portu, co mijamy? Muzeum Zalewu Wiślanego. Więc jak ktoś nie ma pomysłu, albo pada deszcz i nie można poplażować, to można wbijać do muzeum. Wygląda ciekawie. Pogoda nadal dopisuje, więc ruszamy z portu w Kątach Rybackich na drugą stronę Mierzei, czyli na nadbałtycką plażę, gdzie mamy wyjątkowe szczęście i trafiamy w oddali na najpiękniejszy polski żaglowiec szkoleniowy, czyli dar młodzieży. A wiadomo, że trzy najpiękniejsze rzeczy w życiu to piękna kobieta, koń w galopie i statek pod żaglami. Co ja wam mogę powiedzieć, jak tylko to, że mi się buzia śmieje, bo jest po prostu pięknie. Za chwilę rozegra się piękny spektakl, są chmury, a pod nimi jest taka dziura. I słońce jak zejdzie, to pali w tej dziurze pięknymi pomarańczami, myślę. A to mi wygląda. Więc po prostu w takich sytuacjach nie ma co się spieszyć. Trzeba posiedzieć, poczekać i delektować się widokami, szumem wody. No to podelektujmy się chwilę, oczekując na moment, gdy słońce wyjątkowo pięknie pożegna ten dzień. By o poranku nie zawieść i wrócić w pełnej krasie. Śniadanko królewskie, proszę bardzo. Jaruś, na statku zawsze na jachcie jest królewskie śniadanie, jakbyś nie wiedział. My zawsze po królewsku na jachcie. A nie, bardzo przepraszam. Ja, wiesz, pierwszy raz ja się nie znam. A po śniadaniu chwila relaksu, ostatni rzut oka na port i ruszamy w drogę. A właściwie lecimy w drogę i po drodze zaglądamy, jak tam idzie kopanie Mierzei Wiślanej. Dwie i pół godziny z Kątów Rybackich i jesteśmy w Krynicy Morskiej, kolejnym porcie na Mierzei po stronie pomorskiej. Wpadamy do portu, idziemy zobaczyć słynną latarnię morską, przejdziemy na drugą stronę, zobaczymy brzeg, wybrzeże Bałtyku i te piękne plaże, na których jest zdecydowanie mniej ludzi i które naprawdę z serca polecamy odwiedzić.
No i już jesteśmy suchą stopą na suchym lądzie w porcie w Krynicy. Już mamy wszystkie informacje na temat tego, co i jak tutaj wygląda. Port jest większy, ma 40 miejsc postojowych, jest woda, prąd na kei, ale co ciekawe, są dużo, dużo niższe opłaty niż w kątach rybackich, bo tutaj cumowanie na dobę łódki kosztuje od 20 do 25 zł. Te ceny oczywiście pewnie będą zmieniały się każdego roku i to jest uzależnione od długości łodzi plus opłaty za sanitariaty, za prysznic, za prąd i wodę na kei. Z tego co pamiętam, chyba za tankowanie zbiornika jest 5 zł, za prąd na kei jest 7, 11 zł za prysznicę, więc są naprawdę takie bardzo, bardzo sensowne, bardzo przyzwoite opłaty i myślę, że na kieszeń większości z nas. Słuchajcie, taki mamy chytry plan, żeby nie płynąć do Piasek, a podjechać autobusem. W sumie chcieliśmy dostać się i sprawdziliśmy ceny meleksów w Krynicy Morskiej, które przyprawiły nas o palpitację serca, ponieważ meleks na taką trasę w tej z powrotem kosztuje od 150 do 200 zł, a autobusi kilka złotych i autobusy jeżdżą praktycznie co chwilę. Rachciach, szybka akcja, kilkanaście minut i jesteśmy w Piaskach. I kogo ja tu widzę? Zobaczcie, kto na mnie czekał już w Piaskach. Słuchajcie, to jest niebywała rzecz. Ja normalnie autobusem, a Dyrys jak już tutaj. A ja po prostu mnie znowu zaskoczyłaś. Wyczekuję. Witamy Was z portu w Piaskach. To ostatni port na Mierzei Wiślanej i port najskromniejszy, bardzo skromny. W porcie jest tylko miejsce do cumowania, a przy kei nie ma prądu, nie ma wody, więc wpływając trzeba być po prostu przygotowanym, mieć łódkę zatankowaną i naprawdę dobrze, solidnie naładowane akumulatory. Musimy przyznać, że nie traktujemy housebota jako celu samego w sobie, tylko traktujemy go jako środek lokomocji do przemieszczania się między portami, punktami i zawsze wtedy ruszamy gdzieś w trasę, żeby poznać najbliższą okolicę obok tych portów i my właśnie na taki spacerek i na takie poznawanie ruszamy. A konkretnie idziemy na jedno z najpiękniejszych plaż bałtyckich, jakie można znaleźć na Mierzei. Jej atutem jest to, że znajduje się na końcu świata i mało komu chce się tutaj ruszać, przez co plaże nawet w sezonie nie są zatłoczone. Co tam? Znowu Jarek. Nie wolno grać? Znowu mnie kamerujesz. Nie wolno grać? Jak jestem zasapana. Słuchaj, ale ty jesteś ciągle zasapana. Jak zapytamy, z czego znana jest Krynica Morska, oczywiście, to chyba z latarni morskiej, do której właśnie pędzę, bo ładnie już świata światełko, jest już nisko, fajne kolory, chociaż ta latarnia nie jest jakoś tak malowniczo położona, bo ona jest właściwie położona w centrum miasta, ale ja ją wam zaraz pokażę. To jedyny taki obiekt na Mierzei Wiślanej. Ma 30 metrów wysokości, a jej światło widoczne jest z 20 mil morskich. A po obejrzeniu latarni robimy szybki teleport z portu w Krynicy przez Zalew na Nogat, gdzie już konkretnie się rozdmuchało. Ale dmuchanie na śródlądziu to jednak co innego niż na Zalewie. Pierwsza śluza na Nogacie, śluza Michałowo. Nie wiem, jak ją widać, czy ją dobrze widać, czy ją źle widać. Pokażemy ją wam zaraz lepiej z bliska. Dzwonimy wcześniej do pana, pan już jest przygotowany, spuszcza wodę. Za chwilę będziemy mogli wpłynąć i przejść dalej w stronę Malborka. A, jeszcze nie powiedziałem jednej bardzo istotnej rzeczy. Koszt śluzowania, precyzyjnie wyliczony przez ministerstwo, to jest 7 zł 57 groszy polskich. Śluza Michałowo jest pierwszą ze śluz na tej trasie. Im bardziej będziemy się przesuwać na zachód, tym będzie ich więcej.
a my, nie oglądając się za siebie, pędzimy do kolejnej, która przybliży nas do największego ceglanego zamku na świecie. I znów zmieniła nam się pogoda, wyszło słońce, jest trochę cieplej, chociaż lekko fresh. Tak ciągnie po nerach, słuchajcie, zimno, dopłynęliśmy do ostatniej śluzy przed Malborkiem na Nogacie, śluza Rakowiec. Czekamy teraz na wypuszczenie statków, które idą w stronę Malborka. Pan zaraz przygotuje śluzę, zrzuci wodę i my będziemy mogli wpłynąć. Później śluza napełni się wodą i wypłyniemy w tamtą stronę do Malborka. Kolejny dzień i dzień dobry mówimy Wam z przystani żeglarskiej w Malborku. Przystań przy Nogacie, jest sporo miejsc przy Y-bomach, pływające pomosty, jest kaja rezydencka, jak ktoś tutaj jest w okolicy. Port bardzo nowoczesny, są sanitariaty z ciepłą wodą, chociaż nie zawsze, bo o poranku dzisiaj mi się trafiła zimna, a panie mówiły, że u nich było wszystko ok, ale generalnie nie ma co narzekać, naprawdę fajne miejsce, godne polecenia, warto się tutaj zatrzymać. Gdy jesteśmy w Malborku, to jest jedno miejsce obowiązkowe do odwiedzenia. Tym miejscem jest zamek, największy ceglany zamek świata. I to miejsce naprawdę serdecznie Wam polecamy. Już wiesz, gdzie jesteśmy? Ale Malbork to nie tylko krzyżacki zamek, ale też ślady panowania polskiego. Znajdziemy tu pomnik Kazimierza Jagiellończyka, który wjeżdżając na koniu do miasta w 1457 roku rozpoczął ponad 300-letnie czasy polskie. Spacerując wokół miasta natkniemy się na dawne bramy, mariacką czy garncarską, a bliżej zamku trafimy na ratusz staromiejski, który był średniowieczną siedzibą władz miasta. Zamek w Malborku znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO i jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków w Polsce. Wiecie, że II wojnę światową przetrwała tylko połowa obecnego zamku? Został on jednak odbudowany, a różnice widać w kolorze cegieł. Gdy kupicie bilety, zwróćcie uwagę na fotografię zniszczonego po wojnie zamku i porównanie ze stanem obecnym. Robi wrażenie. Przed wejściem polecamy obejść zamkowe mury. Na jednym z nich zobaczycie największą rzeźbę średniowiecznej Europy. To 8-metrowa figura Maryi z Dzieciątkiem. Jak większość została odbudowana po wojnie z fragmentów wygrzebanych z gruzów. Zwiedzanie rozpoczynamy od zamku średniego, gdzie znajduje się wielki refektarz umiejscowiony w skrzydle od strony Nogatu i który ma piękne zdobienia na stropie. Zwróćcie uwagę, że w podłodze są otwory, którymi ogrzewano to wielkie pomieszczenie. W tej części były też kuchnie, zbrojownie i pałac wielkich mistrzów. Jeszcze ciekawszy jest zamek wysoki. Na dziedzińcu znajduje się studnia, a nad nią pelikan karmiący swoje dzieci krwią. W jednym ze skrzydeł trafiliśmy na dwie oryginalne skrzynie, które mają po 600 lat. W wysokim zamku znajdują się też jedyne oryginalne drzwi spośród 700 wszystkich na zamku, a wokół nich piękne zdobienia z przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych. Drzwi prowadzą do najważniejszego kościoła zakonu szpitalników, czyli krzyżaków. Przy wyjściu traficie na kolekcję witraży ocalałych oraz takich, które znikały w wyniku przebudowy zamku.
za plecami, zostawiamy mury malborskiej warowni i pędzimy w stronę Wisły. Po drodze mamy dwie śluzy, śluza Szonowo i Biała Góra. Wpływamy na Wisłę i naszym kolejnym miejscem na trasie jest Czew. Szlifujemy to, co będzie naszą codziennością na kolejnych odcinkach Drogi Wodnej E70, czyli śluzowanie. Przy okazji podziwiamy te zabytki techniki. Śluzy na nogacie powstały na początku XX wieku w ramach poprawiania drożności nogatu. Te w Rakowcu, Szonowie i Michałowie są więc bliźniacze, bo powstały w tym samym czasie. Przypominamy, że przed wpłynięciem warto zadzwonić do śluzowego i powiadomić go, że płyniemy. Dzięki temu wszystko pójdzie sprawniej, a w Białej Górze żegnamy się z nogatem, by wypłynąć na królową polskich rzek. Słuchajcie, to jest przeżycie. Wypłynęliśmy z nogatu, jesteśmy na Wiśle. Pierwszy raz pływam w Wiśle. Jak się przez Wisłę przejeżdża, to normalna rzeka, no największa polska rzeka. Ale jak się jest na Wiśle i się płynie po niej, to dopiero widać jej ogrom. Naprawdę, to jest kawał dużej wody. I szczęście, że nie ma fal. Dopływamy do Tczewa i niemiłe zaskoczenie. Marina, która powstała kilka lat temu w głównym nurcie Wisły, jest zamknięta. Musimy więc szukać na noc jakiejś bezpiecznej alternatywy. Kochani, taka pierwsza refleksja po przepłynięciu odcinka od Białej Góry od wpłynięcia na Wisłę do Tczewa, bo właśnie w Tczewie już jesteśmy, to, że po drodze nie widzieliśmy właściwie żadnych pomostów, żadnych marin, nie ma kompletnie nic. Rzeka jest przepiękna, jest duża, szeroka i nie widzieliśmy też na niej żadnego ruchu, żadnych houseboatów i nawet też żadnych barek, które mogłyby przewozić towary, co nas zaskakuje, no bo wydawało nam się do tej pory, ale może tylko nam się wydawało, że to jest tańszy środek transportu niż tiry, niż kolej, albo porównywalny, jeżeli chodzi o ekonomię, jak kolej. A jednak królowa polskich rzek pod tym względem nie jest wykorzystywana. A szkoda. Wpływamy do Tczewa i zobaczymy zaraz, jak tutaj z marinami, jak portami żeglarskimi. My sprawdzaliśmy to wcześniej i wpływamy do jednego miejsca, gdzie jest basen portowy. Tam nie wyglądało, że jest cokolwiek i wydaje nam się, że nie ma, no ale zaraz to sprawdzimy i oczywiście Wam pokażemy. Ale zanim wpłyniemy, polecamy zwrócić uwagę na zabytkowy most kolejowy w Tczewie z 1891 roku, który jest najdłuższym takim mostem w Polsce i właśnie był remontowany. Tymczasem znaleźliśmy coś spokojnego na noc. Basen portowy stoczni i tutaj sobie przycupniemy. Rano ruszamy w dalszą drogę na północ. I jeszcze raz rzucamy okiem na tczewski most zalany promieniami porannego słońca. Tym razem prowadzi kapitan Doris, a ja mam czas podziwiać stada kormoranów i kaczek na Wiśle. Minęliśmy most w Kiezmarku, most na Wiśle i za chwilę opuszczamy Wisłę, wpływamy w Szkarpawę i w ten sposób domkniemy sobie pętlę żuławską, ale to jest tylko jedna z opcji, w jaki sposób można pływać po Międzynarodowej Drodze Wodnej E70, bo można popłynąć dalej i dopłynąć do Gdańska, a w drugą stronę oczywiście, w stronę Grudziądza, Bydgoszczy i dalej na zachód. Na Wiśle oprócz nas nie ma żywego ducha i zanim z niej spłyniemy, polecamy alternatywną odnogę tej trasy, czyli przepłynięcie do Gdańska, by zobaczyć, jakie atrakcje czekają na tych, którzy wpadną na pomysł, by popłynąć w górę i martwą Wisłą dotrzeć do centrum miasta. A czeka wyspa Spichrzów, piękna zabudowa nad Mutławą, kościół mariacki
i wiele atrakcji. Świetne restauracje i ciekawe spacery uliczkami głównego miasta. Polecamy Muzeum Solidarności i II Wojny Światowej, odwiedziny Westerplatte i bastionów na opływie Motławy. Słowem, będzie co robić. Żegnamy się z Pomorzem i Pomorze równie pięknie nas żegna słońcem. Jeżeli spodobał Wam się ten film o pomorskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie suba i do zobaczenia w kolejnym filmie.